Każdy z nas miał do czynienia z jakąś rzeką. Począwszy od małych cieków wodnych, które nazwę nadano prawdopodobnie przypadkiem. Przez takie niechciane, obudowane betonem z każdej możliwej strony. Jak i takie, które już po niewielkich opadach potrafią panoszyć się bardziej zajadle niż wygłodniałe czerstwego pieczywa gołębie na miejskiej starówce. Dla innych zaś rzeka liczy się jako coś wartościowego dopiero, gdy wspomnie o niej minimum setka poetów. Kończąc na potworach, gdzie nawet dostrzeżenie przeciwległego brzegu zakrawa o czarną magię. Rzeki są dla ludzi czymś tak powszechnym, że opowiadając o nich można by opróżnić niejedną butelkę wina. Na pewno nie można by im odmówić pewnej zmienności. I już inspirowani ich nieustannym ruchem greccy filozofowie wykrzykiwali Pantelej! Ale czy na pewno zawsze płynie? W tym momencie mógłbym przetrząsnąć pół internetu, by pokazać wam najbardziej imponujące przykłady. Ale czymże jest przygoda bez odrobiny podróży? W końcu często poruszyć nas mogą nie te historie z pierwszych stron gazet, o których trąbi cały świat, ale te bardziej kameralne, bliżej nas. Spójrzmy więc na mapę i wyruszmy w świat. Odkrywać! Naszym dzisiejszym pretekstem, by dowiedzieć się czegoś nowego, będzie Dolina Rzeki Soły. Ulokowana w południowej Polsce. Rzeki całkiem niepozornej, nie mającej nawet 100 km. Rzeki, która jednego dnia ledwie leniwie sończy się ku Bałtykowi, nie sięgając nawet po kolana, a innym razem zwiększa swój przepływ nawet 100-krotnie, rozlewając się po okolicy niczym szeroka na ponad 100 metrów bestia. To było jednym, acz nie jedynym z powodów, dlaczego na odcinku niecałych 20 km wybudowano aż 4 sztuczne zbiorniki. Ale skąd w ogóle pomysł, że budowanie czegoś na rzece może przynieść jakieś korzyści? Po kolei. Motyw spiętrzania wody przy użyciu zapór nie jest wcale nowy. Wręcz towarzyszy nam od początków cywilizacji. A nawet i kapkę wcześniej, przed pierwszymi osadami. O jakieś drobne co najmniej kilka milionów lat. Bo przecież budowa zapór już od niepamiętnych czasów jest specjalnością bobrów. Ale wracając do naszego gatunku. Człowiek składa się z wody w 50%. Potrzebujemy jej niemal przez cały czas. Zakładając, że to jest cała woda w organizmie człowieka, gdy utracimy jej zaledwie tyle, zaczynamy odczuwać silne pragnienie. Przy takiej ilości mamy zaburzenie równowagi, tracimy mowę, a przy takiej umieramy. Duża część osadnictwa już od zarania dziejów skupiała się wokół wody, najczęściej rzek, które oprócz funkcji transportowych zapewniały ludziom nawodnienie organizmu. Za mną znajduje się taki właśnie zbiornik wody pitnej. Sam motyw, żeby dostarczać ludziom tej życiodajnej cieczy właśnie w ten sposób, nie jest szczególnie nowy. Na Bliskim Wschodzie tego typu konstrukcje powstawały już i 3000 lat temu. Część z nich funkcjonuje do dziś. Jeśli jednak w waszym otoczeniu nie ma podobnych zbiorników, nie ma co popadać w niepotrzebną zadumę, rozkminiając skąd woda w kranie? W zależności od położenia i zasobności wód gruntowych, nawet i 100% wody może być pobierane ze źródeł znajdujących się pod ziemią. Jeśli jednak nasz region jest zasobny w tego typu złoża, nie oznacza to z automatu, że będzie tak zawsze. Jakże szanująca ekosystem i żyjąca w zgodzie z naturą ludzkość potrafiła już nieraz poszczycić się lada osiągnięciem, jakim jest obniżenie poziomu wód gruntowych. Niech zgadnę. Pomyśleliście, że to kopalnie są jednym z głównych winowajców takiego stanu rzeczy. I coś w tym na pewno jest, ale jest to zbyt skomplikowany temat, aby go wplatać tutaj jako dygresję. Nie bez przyczyny wspominam o kopalniach. To jezioro powstało z myślą o zaopatrywaniu w wodę aglomeracji właśnie z kopalni słynącą. Tak, znajdujemy się około 60 km od Katowic, czyli serca Górniczego Śląska. Tylko, czy te 60 km to nie trochę zbyt daleko? Może z perspektywy dostarczania tej wody wiadrami musielibyśmy do tego nająć długodystansowych olimpijczyków.
Ale tylko przypomnijmy sobie te jakże majestatyczne, malowniczo wkomponowane w krajobraz rzymskie akwedukty. Konstrukcje, które już tysiące lat temu dostarczały wodę przez góry i doliny. To przy obecnym rozwoju technologii transport przez te kilkadziesiąt kilometrów przestaje wyglądać na wyzwanie. Okej, mam już co pić, ale to nie jedyny powód budowania zapór wodnych. Potocznie, acz niepoprawnie, nazywanych tamami. I zatrzymajmy się na chwilę przy tym słowie. Wywodzi się ono z angielskiego dam, które z kolei jest zapożyczeniem z języka niderlandzkiego. I to właśnie wybierając się do kraju, w którym jest więcej rowerów niż mieszkańców, czyli do Holandii, dostrzeżemy kolejną zaletę zapór wodnych. Nowoczystą etymologiczną wiedzą, nazwy tak mało znanych miast jak Amsterdam czy Rotterdam, nie wydają wam się dziwnie blisko związane z tematem dzisiejszego odcinka? Gdyby nie regulacja rzek, przy których te miasta zostały ulokowane, życie w nich zakrywałoby niemożliwość. W przypadku Kaskady Soły nie było aż tak dramatycznie, więc ludzie musieli sobie jakoś radzić przez te kilkaset lat, ale na pewno było to dość uciążliwe. W końcu nawet i po wyregulowaniu tej dzikiej rzeki w najbliższym mieście za Kaskadą, czyli Kentach, zdarzało się ludziom łowić swój pływający dobytek po ulicach wypełnionych wodą niczym wenecki kanał. Zresztą nie tylko najbliższe miejscowości na tym zyskują. Całkiem sporym beneficjentem konstrukcji hydrotechnicznych na Sole jest Kraków, oddalony o prawie 100 km. To królewskie miasto podczas stanów powodziowych korzysta z akumulacji wody przez zapory rozsiane w okolicy. Zarządzający tymi zbiornikami mogą w krytycznej sytuacji zdesynchronizować zrzut wody i tym samym złagodzić falę powodziową. Z jednej strony, co zrozumiałe, ludzie chcieliby uniknąć tracenia dobytku, a w najgorszych sytuacjach nawet i życia, ale z drugiej strony tworzenie nowych jezior nie odbywa się bezkosztowo. Pod taflą wody potrafią zniknąć całe miasteczka, nie mówiąc już o przesiedleniach ludności. Zapory powstały tutaj nie są jakimś ekstremalnym przypadkiem. Pod taflą wody znalazły się osady raczej mniejsze i bardziej pospolite. Inaczej sprawa ma się na przykład w takiej Turcji, gdzie w ostatnich latach budowane są zapory na rzekach jednoznacznie kojarzących się z kolebką cywilizacji. Na Tygrysie i Eufracie, zalewając przy okazji miasteczka z historią sięgającą kilku tysięcy lat. Jasne, z perspektywy naukowca czy turysty serce nam się kraja na myśl o zatapianiu antycznych budowli. Ale z perspektywy miejscowych może to być jakieś światełko w tunelu na lepszy byt. Chociażby na elektryfikację nowego miejsca do życia. Tak mogło być przy wspomnianych wcześniej tureckich zaporach, tak było też i tutaj, niespełna 100 lat temu. A o tym, co wspólnego z prądem miały tutejsze zapory i jakie romantyczne wizje przyświecały ich budowie, opowiem już w kolejnym odcinku. Obejrzenie tego filmu i jeśli macie jakieś opinie bądź komentarze, coś wam się podobało albo nie na temat formy, jak i treści tego filmu, proszę zostawcie to w komentarzach, bardzo chętnie będę to czytał i postaram się uwzględnić w kolejnych filmach, bo już mam parę pomysłów na następne odcinki. Dzięki.